Jego. Górnicze związki zawodowe chcą gwarancji realizacji zapisów umowy społecznej podpisanej przez nich w maju ubiegłego roku. Umowa dotyczyła transformacji górnictwa. W maju zeszłego roku związkowcy podpisali umowę społeczną w sprawie transformacji górnictwa. Według jej zapisów polskie kopalnie zostaną wygaszone do 2049 roku. Dokument daje jednak górnikom gwarancję zatrudnienia i osłon socjalnych. Zakłada również tworzenie mechanizmów, które będą wsparciem dla regionu Śląska na czas transformacji. Wejście umowy w życie będzie możliwe, jeśli Komisja Europejska wyrazi zgodę na publiczną pomoc dla górnictwa. Teraz związkowcy żądają gwarancji realizacji zapisów umowy społecznej. Kierując się odpowiedzialnością za los mieszkańców województwa śląskiego, wzywamy stronę rządową do natychmiastowego rozpoczęcia rozmów, które nie tylko doprowadzą do uzyskania gwarancji realizacji zapisów podpisanej w 2021 roku umowy społecznej, ale też do jej nowelizacji. Czytamy w piśmie Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. Niepodjęcie przez rząd do 21 stycznia rozmów w tej sprawie będzie oznaczało jej jednostronne złamanie. Napisali w liście do ministra aktywów państwowych związkowcy. A to według zapowiedzi będzie skutkowało rozpoczęciem akcji protestacyjno-strajkowej w województwie śląskim. Górnicy domagają się stworzenia takiego systemu, który byłby odporny na szantaże energetyczne ze strony Rosji, ale też pozwoliłby ochronić Polaków przed negatywnymi skutkami europejskiej polityki klimatycznej.